Witajcie w filmie Magiczna Energia. Ostateczny przewodnik. Jak aktywować swoją tajemną moc? Przygotujcie się na fascynującą podróż ku przebudzeniu swojego wewnętrznego potencjału. W tym filmie będziemy badać potężne techniki dostępu i kierowania magiczną energią, która tkwi w każdym z nas. Każdy szczegół jest kluczowy, więc uważnie śledźcie, aby przyswoić wszystkie udostępniane informacje. Jakie to ma znaczenie? Wyobraźcie sobie odblokowanie tajemnej mocy, która może przekształcić wasze życie w niesamowite sposoby. To nie tylko motywuje, ale jest kluczowe, aby osiągnąć swój maksymalny potencjał i stworzyć rzeczywistość zgodną z waszymi najgłębszymi pragnieniami i celami. Więc zanurzmy się razem w tę podróż i odkryjmy niezwykły świat magicznej energii. Zbadamy, jak starożytne mądrości i nowoczesna nauka łączą się, by pokazać, że każdy z nas posiada specjalną energię w sobie, gotową do wykorzystania w celu poprawy naszego życia. W tej pierwszej części zanurzymy się w istotę tej wewnętrznej magii, rozumiejąc, jak starożytne mądrości i nowoczesna nauka zgadzają się, że rzeczywistość jest wibrująca. Razem odkryjemy, jak możemy użyć tej ukrytej mocy, aby stworzyć życie, które ma z naszymi sensem. Gotowi na tę podróż samopoznania i wzrostu? Zaczynajmy. Rzeczywistość magii. Wewnętrzna magia to nie tylko pomysł, ale coś realnego, co zarówno dawne tradycje, jak i dzisiejsza nauka uznają. Najnowsze badania w dziedzinach takich jak fizyka kwantowa i neurobiologia pokazały, że starożytne pomysły na temat subtelnej energii, którą możemy kontrolować, mają podstawy naukowe. Wielu z nas odczuwało dziwne uczucia, takie jak mrowienie czy ciepło, co sugeruje, że ta wewnętrzna magia istnieje. Te uczucia pokazują, że dzieje się coś głębszego. Energia życiowa, która jest we wszystkim dookoła nas i której możemy się nauczyć używać. Starożytne mądrości, dawne duchowe tradycje mówiły już o tej energii, prana, chi, ki, jako o czymś podstawowym. Starożytne księgi, takie jak tablice szmaragdowe, Vijnana, Bhairava Tantra i Yoga Sutry Patanjalego, od dawna rozumiały, że wszystko, od naszego ciała po wszechświat, jest tworzone i ożywiane przez tę życiową energię. Te starożytne mądrości pokazują, że nauka kontrolowania tej energii jest ważna z wzrostu, uzdrawiania i transformacji. Te tradycje dają nam potężne techniki, by hodować i używać tej wewnętrznej magii z naszego dobra i dobra wszystkich. Serce jako centrum. Serce to nie tylko organ, to miejsce, gdzie znajduje się istota naszej wewnętrznej magii. To tam świeci płomień życia, gotowy prowadzić nas w podróży odkrywania siebie. Teraz zbadajmy starożytne sekrety, opanowanie energii i magii. Po zrozumieniu, że ta magia istnieje i jak o niej mówią starożytne mądrości, nadszedł czas na naukę technik kontrolowania tej energii w nas. Rzeczy takie jak pranayama, wizualizacja i medytacja są ważne, aby uzyskać dostęp do tej ukrytej mocy i jej używać. Moc pranayamy. Pranayama, czyli kontrola oddechu, pomaga hodować pranę, energię życiową. Kontrolując oddech, możemy kontrolować tę energię w naszym ciele i umyśle, osiągając specjalne stany świadomości. Jedną z technik jest naprzemienne oddychanie nosem, co równoważy obie strony mózgu i męskie oraz żeńskie aspekty naszej energii, przynosząc równowagę i jasność. Kiedy równoważymy te bieguny przez oddech, jesteśmy gotowi użyć jeszcze potężniejszych technik wizualizacji. Wizualizacja. Tworzenie jasnych obrazów mentalnych może pomóc kontrolować energię w nas i realizować nasze intencje. Na przykład możemy wyobrazić sobie kulę energii między dłońmi, pocierać je, aby poczuć ciepło, a potem zwiększać jej blask i rozmiar. Oddychając i wizualizując wzrost tej kuli energii, koncentrujemy nasz umysł na naszej intencji. Możemy rozprowadzić tę energię po naszym ciele, wyobrażając sobie, że jest pełna złotego światła, przełamując bariery i uwalniając naszą wewnętrzną moc. Prawdziwa magia. Prawdziwa magia nie polega na robieniu rzeczy nadprzyrodzonych, ale na życiu w harmonii z uniwersalnymi prawami. Nie chodzi o posiadanie specjalnych mocy, ale o używanie naszych talentów pozytywnie, aby stworzyć życie zgodne z tymi prawami. Jak uczy nas Tahu, magia podlega tym samym zasadom, które rządzą wszechświatem. Kiedy dostosowujemy się do tych zasad, naturalnie uwalniamy naszą osobistą moc bez potrzeby sztuczek, rozpoznawanie naszej mocy. Ważne jest, aby zrozumieć, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości, zdolnymi kształtować nasze życie za pomocą naszych myśli, uczuć i działań. Dołączając do innych poszukiwaczy i wizjonerów,
przyczyniamy się do nowej świadomości i kreatywności na świecie. Przebudzenie Twojej wewnętrznej magii. Rozumiejąc prawdziwą istotę magii, możemy badać praktyczne sposoby na przebudzenie i kultywowanie tej energii w sobie. Starożytne teksty oferują nam wiele metod na to, jak na przykład po prostu obserwować nasz oddech, nie próbując go zmieniać. Obserwacja oddechu. Spokojne obserwowanie oddechu to potężna starożytna technika, która budzi naszą wewnętrzną magię. Zaprasza nas do zwrócenia uwagi na nasze wzorce oddechowe, nie ingerując w nie. Ćwicząc te obserwacje, uczymy się uspokajać umysł i łączyć się z naszym wewnętrznym doświadczeniem, poza myślami i emocjami. Mantry i subtelna energia. Poza obserwacją oddechu, używanie mantry jest inną potężną metodą na przebudzenie naszej wewnętrznej magii. Śpiewanie lub ciche powtarzanie mantr pomaga nam dostroić się do wyższych wibracji, zwiększając naszą świadomość subtelnych aspektów życia. Dostrojenie do tych wibracji pozwala nam stać się bardziej świadomymi subtelnych energii wokół nas, co pomaga lepiej zrozumieć magię, która istnieje w życiu. Magiczna podróż wewnętrzna. Eksploracja naszej wewnętrznej magii to podróż samoodkrycia, która wymaga praktyki i zaangażowania. Rozumiejąc i ćwicząc te techniki, możemy otworzyć drogę do życia bogatszego w znaczenie i połączenie ze światem dookoła nas. Podróż transformacji. Droga zmiany to podróż, która trwa całe życie i nie ma skrótów. Wymaga cierpliwości, ponieważ magia w nas nie ujawnia się od razu. Stopniowo objawia się, gdy ćwiczymy z determinacją. Panowanie nad losami. Na tej podróży ważne jest, aby pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. Możemy kształtować nasze rzeczywistości zgodnie z naszymi najgłębszymi pragnieniami i czynić świat lepszym miejscem. Eksplorując naszą wewnętrzną magię, stajemy się przykładami z innych, pomagając podnieść świadomość wszystkich na świat pełen miłości, pokoju i harmonii. Obejmowanie nieskończonych możliwości. Ruszając w tę magiczną wewnętrzną podróż, otwieramy drzwi do wielu możliwości. Kiedy używamy energii w nas, możemy stworzyć piękniejszą rzeczywistość, zgodną z naszymi najwyższymi marzeniami. To jest prawdziwa magia, kształtowanie świata naszym wewnętrznym światłem. Więc ruszajmy naprzód z odwagą, zaufaniem i determinacją. Podróż wewnętrznej magii czeka na nas, gotowa nas przemienić. Czy jesteście gotowi rozpocząć tę niezwykłą przygodę? Wasza obudzona magiczna moc. Dotarliśmy do ważnego punktu na tej podróży odkrywania magicznej energii w nas. Do tej pory dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o tej życiodajnej sile w nas i jak ją obudzić oraz używać. W tej części podkreślamy znaczenie kultywowania tej wewnętrznej magii z cierpliwością i zaangażowaniem. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy odpowiedzialni za naszą rzeczywistość, możemy stworzyć życia, które mają z nas sens. Ruszając w tę podróż, stajemy się przykładami z innych, pomagając podnieść zbiorową świadomość i czynić świat lepszym miejscem. Teraz nadszedł wasz czas, by ruszyć naprzód w tej podróży. Czy jesteście gotowi odkryć magię w sobie? Gotowi być mistrzami własnych życi i stworzyć lepszy świat?